Zapraszam na rozmowę z gośćmi dnia Radia RSC, a dzisiaj... Mam zaszczyt gościć panią Annę Ziejewską, pasjonatkę historii, która już od 20 lat interesuje się tym tematem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pana Mirosława Figaszewskiego, który z wykształcenia jest historykiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana Waldemara Wysockiego, organizatora odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wincentemu Łoskowskiemu, dziadkowi malarza ze strony matki, który był oficerem napoleońskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten początek może troszeczkę zdezorientować ale już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż pani Anna dokonała niezwykłego odkrycia, bowiem odnalazła zaginiony grób dziadków wybitnego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego, znanego z dzieł takich jak Żurawie czy Babie Lato. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, dlaczego jest to tak niesamowite i tak ważne odkrycie. Po pierwsze jest to rzeczywiście odkrycie. Ja sama byłam bardzo zaskoczona, Pasjonuję się genealogią od 20 lat. Wędrowałam po wielu cmentarzach, podziwiałam stare, znikające już zrujnowane nagrobki, i między innymi będąc na cmentarzu w Szymanowie, tam gdzie są pochowani męża mojego dziadkowie, napotkałam tablicę nagrobną, starą, datowaną na 1875 rok, ale nazwisko nic mi nie mówiło. Stało się to dopiero wówczas, kiedy po skończeniu genealogii mojej i męża rodziny, opisie wszystkiego, zaczęłam szukać kolejnego tematu i uznałam, że może warto byłoby dla siebie do szuflady i dla dzieci i wnuka napisać historię cmentarza w Szymanowie, ponieważ właśnie ten cmentarz obfituje w wiele nagrobków i one bardzo niszczeją. No i wówczas zaczęłam zaciekawiona sprawdzać kto jest tam pochowany? Pochowani są zwykli ludzie, rolnicy, którzy wielkim trudem wydzierali ziemi i jej plony, tam spoczywają ze swoimi rodzinami. Spoczywa wielu ludzi, którzy przybyli z całej Polski do pracy w powstałej cukrowni Hermanów, ludzie światli, wykształceni, ale byli również i z warstwy robotniczej. Byli rzemieślnicy na tym cmentarzu pochowani. Żal tylko, że nagrobki są tak zniszczone. No i przyszła pora, żeby spojrzeć na tę tablicę z nazwiskiem Florentyny Łoskowskiej z Orłowskich. Przyszła kolej na to, aby dotrzeć do archiwum i sprawdzić w dokumentach, kim jest ta osoba. I byłam bardzo zaskoczona. Kiedy się okazało, że jest powiązana z rodziną Hełmońskich, a przecież widziałam trzy płyty nagrobne matki Józefa Hełmońskiego i jego dwóch ciotek: Adeli, Adelaidy, różnie wymieniali, i Marii bądź Marianny, bo też w dokumentach różnie brzmi to imię. Adelaidy Hełmońskiej i Marianny Siateckiej po mężu. No i co dalej? Znalazłam dokument, i najważniejszy był na tym dokumencie dopisek, w którym stwierdził ksiądz, że była to córka Marcina i Ewy z Majewskich, wdowa po wincentym, i zapaliło mi się światełko w głowie, i zaczęłam to wszystko wiązać. No i dotarłam do dokumentów, dotarłam do stron internetowych którymi zajmuje się pan Piotr Szczepankowski. Dotarłam do strony internetowej, która była inspirowana przez pana Mirosława Figaszewskiego i doszłam do jednego wniosku: że za każdym razem jak jeżdżę na cmentarz do Szymanowa, bywam tam często, ta płyta nagrobna jest w coraz bardziej opłakanym stanie, w zasadzie może nie płyta, tylko jej podmurówka. I doszłam do wniosku, że to wszystko niedługo się rozleci. Jak już miałam pewność, że to jest babka Chełmońskiego, po prostu odważyłam się w lipcu tego roku zadzwonić do pana Piotra Szczepankowskiego. szukałam go przez jego strony internetowe, dzięki jego babci, poetce i zadzwoniłam i wywołałam całą burzę i tyle moich zasług. Jestem przeszczęśliwa, bo nigdy sobie nie wyobrażałam, że nie mając wykształcenia historycznego, będąc zupełną amatorką, a nawet nie lubiłam nigdy historii. Denerwowały mnie daty i konieczność ich zapamiętywania. Zawsze miałam z tym problem i mam. Ja również. Tak, ale jednak pasja jest pasją, w niej się nie ustaje. No i piszę historię cmentarza i będę dużą część poświęcała poświęce hełmońskim Szkoda, żeby to miejsce poszło w zapomnienie, bo sytuacja jest taka. Jeżdżą tam, zaglądają rajdy rowerowe, organizowane są. Piszą o cmentarzu w Szymanowie, lokalni historycy, sochaczewscy. Tylko dowcip polega na tym, że ja w żadnym opracowaniu dotychczasowym nie znalazłam żadnych jednej wzmianki na temat babci Hełmońskiego. a to była jego ukochana babunia, i oni mieli ze sobą dosyć specyficzną więź, chyba już od urodzenia, bo ona była jego matką szesną. Przyszła pora, kiedy chodził do szkoły, no i zboczek, jak miał uczęszczać do szkoły w rodzicu, rodzice podjęli decyzję, że ze względu na szczupłe zasoby Finansowe, nie stać ich, żeby go gdzieś dalej posłać. No i zamieszkał u babci, chodził w latach 62-65 bodajże, mieszkał właśnie u babci na tak zwanych glinkach. Miejsca tego do tej pory nie zidentyfikowałam, bo są dwie sprzeczne informacje, że jedna, że jest to na ulicy Sienkiewicza, druga, że jest to na ulicy chyba 1 Maja, więc nie wiem kto będzie mi w stanie pokazać to miejsce. Miała tam babcia Florentyna Domek po swoim mężu Wincentym z działeczką małą. No, i tam po śmierci męża mieszkała z gosposią, i tam właśnie zamieszkał Józef Hełmoński, zwany Ziunciem przez babcią i przez rodzinę. Później, jak już pojechał od babci, pisał do niej. Zresztą we wczesnym wieku już pisał do niej listy, i to pozwoliło mu osiągnąć pewien stopień takiego mistrzostwa w pisaniu listów, w formułowaniu zdań, w kaligrafii. Także miało to swoje plusy. Tak więc jak dobrze państwo słyszą, babcia odgrywała bardzo ważną rolę w życiu malarza. Ja chciałbym troszeczkę cofnąć się w tej historii, wspominała pani o tym, że po odkryciu skontaktowała się pani z panem Piotrem, Piotrem, Piotrem z, tak, z tak. potomkiem smoińskich yy, yy, Natomiast interesuje mnie ten moment nawiązania kontaktu z panem Mirosławem. Jak to wszystko wyglądało z pana perspektywy? No tutaj chwilę czoło przed panią Anią, ponieważ od kilku lat szukaliśmy grobu Florentyny Orłowskiej, bo jedyna wzmianka ostatnia była, że mieszkała w Łowiczu, a kiedy na cokolwiek pomnika swojego męża, który jest w Bełchowie, Kazała napisać, tu spoczywają zwłoki Wincentego Łoskowskiego, byłego kapitana byłych wojsk polskich, ale co było ciekawostką, że był to jedyny grup, gdzie nie napisała w jakim wieku zmarł. To chyba chodziło głównie o władze carskiej, o prześladowania. Po właśnie kilku staraniach dociekliwań, do dokumentów, się ustaliło, że to jest dziadek malarza ze strony matki, ale nie wiadomo było, gdzie spoczywa jego żona. No, i tu właśnie dzięki pani Ani było zaskoczenie miłe, że grób został odnaleziony. No, i to było właściwie wielkim zadowoleniem, że jednak mamy pomału cały komplet rodziny. Jeżeli chodzi o skąd się wzięli łoskowscy i hełmońscy w parafii bełchowskiej, bo można nadmienić, że kuklówka i boczki są właściwie już dobrze przereklamowane, ponieważ tylko się mówi dla pospolitego bywalca, że w Kuklówce Chełmoński mieszkał, a w Boczkach się urodził, ale nikt nie ma pojęcia o potomkach i właściwie przodkach Chełmońskiego, ojcach, dziadkach, gdzie mieszkali, co robili, gdzie mieli majątki. Tu należy nadmienić, że Chełmońscy najpierw urzędowali w Nieborowie, później przejęli majątek na Polesiu, czyli w parafii bełchowskiej, i tam urzędowali do roku 1834, a skąd się wziął w ogóle Wincenty Łoskowski w tym rejonie? Tutaj z moich przypuszczeń wynikało to, jeżeli to był oficer napoleoński i przeszedł cały szlak bojowy od Madrytu aż po Moskwę, chociaż do Moskwy nie doszedł, bo poprosił w, w lipcu, 5 lipca o dzwonienie z armii po zajęciu Witebska. Prawdopodobnie y, walcząc przy Napoleonie i kiedy przypuszczam, że spotkał tam na swoim szlaku Gadona Radziwiła, który szedł na Moskwę z 5. Piech, pułkiem piechoty liniowej, no i tam nawiązali współpracę i dopiero po roku 1834 Radziwił mógł ściągnąć Łoskowskich w ten rejon i kiedy Chełmońscy przechodzą do majątku Boczki. Ten przejmuje po nich majątek na Polesiu, no i zapoznają swoich dzieci, no i żenią. Ślub matki malarza odbył się dokładnie w styczniu 24, w 47 roku, w drewnianym jeszcze kościele bełchowskim, z Adamem Chełmońskim, czyli ojcem przyszłego malarza i świadkuje im dla ciekawostki jeszcze marszałek Radziwiłowski który miał w tym czasie 91 lat, czyli to była osobistość Radziwiłów. Jeżeli chodzi o parafię bełchowską, w parafii bełchowskiej znajdowały się trzy dwory szlacheckie, gdzie byli własnością hełmońskich i Łoskowskich i teraz tu muszę się cofnąć, skąd hełmoński znalazł się jeszcze, jeżeli chodzi w parafii Bełchowskich o brata starszego dziadka malarza. Tu mieliśmy rok dokładnie 1812, czyli jest to czas napoleoński. Jest taka miejscowość Borowiny w parafii bełchowskiej, gdzie dzierżawcą jest Piotr Kowalski, który urodził się w 1745 roku i tu zamieszkał raz ze swoją żoną. Z tego związku rodzą im się bliźniacy, chłopak i dziewczyna. I co ciekawe, kilka dni po porodzie w dwór i zabudowania na Borowinach uderza piorun. Dzień po pożarze, scholastyka Jaworska, czyli żona tego piotra, umiera. I teraz nie wiadomo, czy ona miała komplikacje porodowe, czy przejęła się tak pożarem, że po prostu doznała jakiegoś urazu. Cztery miesiące później, czyli w październiku, umiera Piotr Kowalski. Nie dotarłem do aktu zgonu dzieci. Prawdopodobnie dzieci dożyły starości, bo nie ma zmianki o śmierci tych dzieci. I po roku 1812 ruinę przejmuje właśnie starszy brat dziadka malarza Maciej Chełmoński, który tutaj przybył z Anną Studzińską. W tym majątku rodzi im się najstarsza córka Apolonia w roku 1815, dokładnie w grudniu, a w styczniu, na początku stycznia odbył się chrzest w Bełchowskim Kościele. Kolejny przykład, w roku 1834 na Polesiu, gdzie jest następny dwór szlacheckich hełmońskich, odbył się ślub Marii Hełmońskiej. Jest to siostra ojca malarza z Bartłomiejem Siateckim, nad leśniczym Lasów Nieborowskich, który był zatrudniony przez Gedona Radziwiła na dworze yy, nieborowskim. Kolejny przykład, mamy rok 1848, dokładnie 29 czerwca. Na Polesiu we dworku umiera Wincenty Łoskowski, czyli rok po ślubie córki, który urodził się w roku 1770 w Kuryłowicach, to jest na Ukrainie. Herbu Lubicz. Był to kapitan Wojsk Napoleońskich, który 11 listopada 1809 roku dostał awans za, na kapitana w Hiszpanii za zasługi bitewne, gdzie walczył w 7 Pułku Ułanów pod dowództwem pułkownika Jana Konopki. Następnie 5 czerwca 1812 roku po zajęciu Witebska został zwolniony z armii. Tutaj jest też wielka nie wiadomo. Czy zwolnił się na własne życzenie, czy odniósł rany, no tego się już nie ustali. Być może, że Florentyna Orłowska pochowała go w mundurze Legii Nadwiślańskiej. Został oznaczony Legią Honorową w Paryżu przez samego Napoleona, kiedy był na prezentacji oddziałów, bo pułk liczył ponad tysiąc żołnierzy. Po powrocie w rejonie Polski pułk został dosłownie zdziesiątkowany. Została jego 50% stanu liczebnego. Następnie kolejny przykład, jeżeli chodzi o Chemońskich, to jest trzeci dwór szlachecki, który mieścił się w Sirakowicach, A wcześniej był to dwór przejęty przez Ignacego Zakrzewskiego, który jego ojciec był wcześniej właścicielem na Borowinach, a jego matka była Rosalia Zakrzeska. Oni przybyli tutaj z Warszawy i też chyba za pomocą inicjatywy Radziwiłów, tu mieli majątek i tutaj można powiedzieć ciekawostkę, że Rosalia Zakrzewska w roku 1831, przybywając w Gościach w Pałacu w Nieborowie, zmarła. I syna Ignacego powiadomił kościelny dwa dni po śmierci matki. Została pochowana również na cmentarzu w Bełchowie, chociaż nie ma nagrobka. To minęło, mówię, ponad 150 lat. Nagrobek na pewno mógł się rozsypać wcześniej lub został po prostu zaniedbany. I Połowa się na Sierakowicach w, w roku 1850 przejmuje dworek najmłodszy